Ponad 80% Kanadyjczyków żyje w obrębie zaledwie 150 km od granicy z USA. Relacjonując nasz pobyt w Ontario, dostaliśmy od Was sporo zaproszeń do Stanów Zjednoczonych. Niestety wjazd do tego kraju okazał się dla nas niemożliwy, o czym między innymi opowiemy w tym odcinku. W drodze na samolot do Europy odwiedzimy także rezerwaty rdzennych mieszkańców Północnej Ameryki i porozmawiamy o ich problemach. Zawitamy też na zamieszkałe przez nich wyspy położone na rzece między Kanadą a USA. Ruszajmy. Ej, piękna woda. Poranna kąpiel na kanadyjskich Kaszubach. Robimy sobie peeling z piasku. Czuję się naprawdę w szoku pod względem ilości ciekawych historii, które tutaj usłyszeliśmy, bo rozmawiając z ludźmi dowiedzieliśmy się, że w tych okolicach mieszka mnóstwo hipisów ze Stanów Zjednoczonych, którzy uciekli przed jakby pobór do wojska w trakcie wojny w Wietnamie. Oni jak tutaj przyjechali i zobaczyli jednego Kaszuba z taką długą brodą, wąsami, w takich ciuchach jakichś bardzo roboczych, to stwierdzili, że to jest jakby to, do czego oni chcieliby dążyć, czyli żyć z ziemi, uprawiać coś i po prostu mieszkać sobie na wsi, więc to nie jest tak do końca, że całkowicie ci hipisi tutaj nie pasowali. Mówili nam właśnie, że nazywali hipisi tą ziemię tutaj rajem, że jesteśmy teraz w raju. Tak, nie? A Kaszubi im na to powiedzieli: poczekajcie do zimy. Jedną z takich ciekawszych historii, które usłyszeliśmy właśnie o hipisach, to było to, że jak tutaj przyjechali, no to nie do końca się spodziewali, jak wyglądają zimy, jak będzie zimno, ile będą potrzebować drewna, żeby opalić w piecach. No i pewnej zimy, pierwszej zimy właściwie, zabrakło im drewna i palili swoimi meblami z chaty. Tak, ale podobno ogarnęli się i tworzą część tej społeczności. Co to za dziwny sposób poruszania się, Mani? Po prostu są ćwiczenia z rana. Ale zobacz, jak to jest epicko. Tu nic nie ma. W sensie, że jesteśmy na tej plaży i nie ma tu nikogo, nie? Ale ta plaża w ogóle nie jest oznaczona. To chyba jest taka dzika plaża, bo tam dalej jest jedna oznaczona. Mhm. A ta jest właśnie taka fajna, taka prywatna. A tak wygląda nasz samochód. Zobaczcie ten syf. To jest niesamowite, ile tych rzeczy mamy ze sobą. Jeszcze cały bagażnik oczywiście też jest zawalony. A my tu jedną noc przekimaliśmy. W aucie potem stwierdziliśmy, że tylko już wyłącznie namiot. Musi być namiot, bo tutaj nie ma gdzie. Ty spałeś tu, prawda? To wszystko tutaj, to zwaliliśmy trochę do przodu, trochę do tyłu. Mhm. I ty spałeś tam skulony, a ja na tym jednym siedzeniu tak. No i dzisiaj też nas czeka kimanie gdzieś na dziko. No dobra, to jedziemy. Po kilku godzinach podróży w prowincji Ontario docieramy do granicy na rzece Świętego Wawrzyńca. Wita nas miasto Cornwall, o którym słyszeliśmy już sporo, głównie w kwestii przemytu broni i używek. Wjeżdżając na przedmieścia, wystarczy posłuchać radia, aby zdać sobie sprawę, że występują tutaj realne problemy związane z przestępczością. Three people were taken to hospital after the fight. One shot, two others stabbed. Five people were arrested and charged. That figure is now up to 9 arrested and charged. The charges include aggravated assault, assault with a weapon and robbery with a weapon. No i tak, posłuchaliśmy sobie trochę w radiu o Cornwall, dosłownie przypadkiem włączyliśmy radio i od razu ten temat wjechał i zaraz będziemy przejeżdżać koło granicy z USA. Tak, granicę mamy za rzeką, a tymczasem będziemy po tej stronie cały czas kanadyjskiej i nie przejedziemy do Stanów. Dlaczego? No to jest trudny temat, zaraz zatrzymamy się i pierwszy raz w ogóle, ja pierwszy raz zobaczę w życiu USA przez rzekę. I wyjaśnimy Wam, dlaczego nie możemy tam wjechać, chociaż na początku planowaliśmy. No i witamy w Cornwall, czyli na samej granicy ze Stanami Zjednoczonymi. I pierwszą rzecz, jaką tu zobaczyliśmy, która zwróciła naszą uwagę, to czołg praktycznie na samym wjeździe do miasta. Do you know where is the tank here? Oh, so it's mine, I drive it. Ah, alright. That's my mom's tank, bro. Ah, that's fine. Mam dla Ciebie zagadkę. Zgadnij, ile waży ten czołg. Zgadnij, tak pirat. 10 ton. 27. May the guns stay silent. Dedicated to the brave men and women who served our country. O, 6-osobowy. Ciekawe, czy można by było w nim spać. Poza czołgiem też jest jakiś mural odnośnie lotnictwa i sił zbrojnych kanadyjskich. Też jest motyw II wojny światowej. A w tamtą stronę jest granica z USA i właśnie tam się udajemy. Ty pierwszy raz będziesz widział Stany. Tak, no ale z daleka. No ale myślę, że wystarczająco blisko będzie widać ze rzeki, ale żeby ludzi zobaczyć z teleobiektywem? Spróbujemy.
dotarliśmy tutaj do wody i mamy tak, rzekę, za nami jest wyspa, a za tą wyspą już są Stany Zjednoczone. Jarasz się? Trochę tak, no. Ale... Ja trochę też, tak na wyciągnięcie ręki to już praktycznie jest. Można by było się zamienić w taką kaczkę, byśmy mogli tam chodzić tutaj z powrotem. Kluczowa kwestia, czemu nie możemy wjechać do USA? Jak tu lecieliśmy do Kanady już ładnych parę miesięcy temu, wydawało nam się, że nie będzie z tym większego problemu, no bo jako Polacy nie musimy mieć wizy do Stanów, chociaż są wyjątki, to znaczy jeśli wjedzie się do kilku krajów, to znaczy tam jest chyba Iran na tej liście, między innymi jest Iran, tak, Sudan, Syria. To wtedy jak się było w tych krajach, a my często odwiedzamy tego typu kraje, jak wiecie, to trzeba pójść do ambasady Stanów i wyjaśnić podróże w takie miejsca i dopiero wtedy dostaje się wizę na wjazd. No i my myśleliśmy, że wiedzieliśmy o tym wcześniej i wiedzieliśmy, że to de facto nie jest problem w naszym wypadku wyjaśnić, dlaczego tam jeździliśmy, ale myśleliśmy, że po prostu przejdziemy się w Kanadzie do ambasady i to wyjaśnimy. Ale to okazało się być trochę bardziej skomplikowane. Problem polega na tym, że to, co w Polsce zajęłoby nam 2 dni, maksimum 3, tutaj zajmuje około 600 dni, żeby dostać się na wizytę, żeby wyjaśnić, dlaczego byliśmy w Iranie. Ale pamiętasz, że jak nam powiedzieli, że jest 500 dni oczekiwania, to ktoś nam powiedział, że ale jedźcie do Vancouver, tam jest chyba 400 dni, coś takiego było, nie? Tak, no ale jakieś takie absurdalne różnice. Nie robi nam różnicy, że to i tak trzeba ponad rok czekać. Ja nie pamiętam, czy tam było 500 czy 600, ale bardzo, bardzo długo. A na chwilę obecną możemy tylko sobie patrzeć na drugą stronę. I w zasadzie tyle. O kurde, patrzcie to. Pierwszy raz widzimy na oczy bobra. Dzisiaj jedliśmy beaver tail. Daj drugi obiekt, to zoomujemy. Co? Patrz, ludzie go karmią, chipsa mu dają, widzisz to? Ej, to nie jest świst. To jest świstak chyba. What kind of animal is that? Groundhog. His name is, what was his name? Oscar. Is he American or Canadian? Oh, we're not sure. Is it much different on the other side? Not really. The only difference is you pay more for stuff. Oh yeah, so it's more expensive. Well, our dollar is only worth 75 cents. And is it more appealing for the Americans to come here or for Canadians to go there? It goes both ways. A lot of people go over there to buy. Okay. Not that you're saving much, I don't think, because with the difference in the dollar, pay the bridge and all that stuff, I don't think you're much ahead unless you're buying like $1,000 maybe or something. $7 to cross. Okay, and you went there like 20 years ago, last time, right? I go to the state maybe before that, maybe 2 or 3 times a year. And like I say, every time you stop and bought something, you paid more for it because it was the dollar was always different. Okay. That's just me. You know, other people maybe go every week. Okay. My boss back in the day, he went over there, got food, got gas, and went for a meal. And the last thing I wanted to ask, because we heard also on the radio that there's like a lot of smuggling here and crime in Cornwall. Is it true? Can you really feel it or? Well, there, I don't know much about it, but there is enough of it, I believe. I mean, back in the day, there was lots of it. Nowadays it's maybe slowed down because it's a little more grip on it type thing. People know what's going on a little bit more, maybe being watched. But other than that, I think it's still going somewhat, but it's a lot less than what it used to be. O, i zobaczcie, jak to bywa w strefach przygranicznych. Tutaj widzę, że jest chyba zakaz pływania. Psy chyba też nie mogą pływać. Nie można też łowić ryb. Musimy zagadać ludzi i podpytać ich jak najwięcej o to, czy w sumie dużo tracimy, nie mogąc przejechać na drugą stronę. Zakazy zakazami, ale jak widać tutaj psy się kąpią w sumie. Koleś jak wyciąga jakąś łódkę i atmosfera raczej chillowa. This is amazing. It's a monster. Yeah. You see what I do is I do boat disposal. Oh. So I rescued this boat from being cut up and thrown into the garbage. And you're from here? You're Canadian? Yeah, from Cornwall, yeah. And do you often travel to the United States? No, not really. I got everything I need here. Why do I need to go over there? It's more expensive than here now, or we're more expensive than there. Yeah, I like it. W sumie to porównywanie Kanady i USA nie ma większego sensu, bo Kanada w różnych prowincjach i Stany w różnych stanach to praktycznie zupełnie inne miejsca, ale tak robimy to bardziej dla fanów, tak trochę chcemy wyciągnąć od ludzi jakieś może ciekawostki. Może jakieś smaczki, nie? Kolejna szokująca rzecz, która jest dokładnie za mną, czyli namiot i komuś się tam suszy pranie. Jest jakiś materas rozłożony. Dla mnie to wygląda tak, jakby ktoś tutaj zamieszkał. Nie, poczekaj, to może ktoś po prostu się kąpie? Czy ktoś tu mieszka, myślisz? Ale jest też materac. Wygląda, jakby ktoś tu mieszkał. No, chyba ktoś tu po prostu mieszkał. You know, we were asking people here, like, whether there are some, like, cultural differences, and people told me, like, actually everyone said it's almost the same and they would never even like I don't know, I think Canadians are a lot nicer than Americans. I guess it all depends on people's judgment, right, or what's going on around them.
at the time, so... And there's no Tim Hortons, right, in the United States? I think there's a few Tim Hortons, but not like here. Down there, it's Dunkin' Donuts. Okay. They love their Dunkin' Donuts. Wszystkie ujęcia samolotów dedykujemy mojemu tacie, prawda? A dlaczego? No dlatego, że się zna na samolotach i to jego pasja i później zawsze pyta, jakim samolotem lecieliście do Kanady, a jakim samolotem lecieliście z Kanady, a kto pilotował? Tak, kto prowadził. Tak, kto prowadził, nie? I później mi się tak zastanawiam, ej, pamiętasz? To... Ale kiedyś trafiliśmy na jego kolegę jakiegoś, nie pamiętam, gdzie leciał. Jest możliwe, no. No, dobra. No to tyle, taki krótki przerywnik. Are you guys from here? Yes. Okay, and would you say life is different on the other side of the river or more or less the same? Probably the same, I mean. Yeah. And are there any things that you find cooler there or here, let's say? Ketchup chips. Oh. good beer. Curds. Cheese curds. Poutines, you don't get over there. And it really depends on the border as well. Okay. Like, so if you're down by Detroit, oh, yeah. There's a huge difference between being on the Ontario side and Detroit. And there's lots of guns in Detroit, and they make their way over the border. Ah, but you would say like the safety is the issue there? Yes. Yeah. But we heard that in Cornwall there's also like smuggling and things like that, or it's less? I don't think as, yeah, not it's as not as same. Much as there was. Not as, and not the same extent. Detroit is a dangerous city as it is, and then you have assault rifles and handguns that are legal. Again, this is controversial, but like I have friends in the States, and when I talk to them about healthcare, I had one lady tell me, like, we hear in Canada that people die every day waiting in emergency for care, waiting in the hallways, and I'm like, that doesn't happen. She goes, no, I know it happens. And I'm like, I didn't tell her I was a nurse, right? So we were chatting and she's like, no, people die there all the time waiting. And she was like, she wouldn't believe me. You're on CNN right now. Like Polish YouTube only. And are there any slang words in the United States, let's say on the other side of the river, that you do not use here? Hey, they like, say, huh? Huh? At the end of the sentence, right? Huh? But we say A a lot. Yeah, we do. A? But, you know A. A. Ah, okay. In Americans okay. will say, you get it, huh? Y'all. That's further south. Yeah, a little bit. Okay. Y'all coming down for some chicken and ribs today? Zeszło nam cały dzień praktycznie, żeby się tu dostać i teraz mamy taką zagwozdkę, czy jechać jeszcze na wyspę do tego rezerwatu, czy już sobie odpuścić, czy w ogóle możemy tam wjechać. Ale z drugiej strony nie wiem, czy nie lepiej poczekać, zostać tu gdzieś na noc i poczekać z tym do rana, żeby tam wjechać. Mm-hmm. Czas się zorientować, o której zamykają most. No i tyle. Pogadaliśmy sobie z ludźmi, zrobiło się ciemno i musimy się zastanowić, gdzie spać. Przejedźmy się po mieście, a na koniec zjemy sobie kilka typowo kanadyjskich przysmaków na wieczór, bo to są nasze ostatnie dni w tym kraju, więc trzeba korzystać z uroków Kanady. No i pojechali. Zmęczenie sprawia, że dosyć szybko znajdujemy miejsce na parking i rozbicie namiotu. Przed snem planujemy jeszcze małą degustację kanadyjskich przysmaków. Borys zaprosił mnie na romantyczną kolację i zamiast świec zaprosił świetliki. Nie widać tego na aparacie niestety. I na wieczór mamy tak. Masło klonowe, specjalność kanadyjska, różne takie kanadyjskie przysmaki. Wino lodowe. Też specjał kanadyjski, wino, które się produkuje z... Zbiera się winogrona, które już są de facto zamarznięte i z nich się robi to wino. I do tego też chipsy o smaku keczupowym, którymi wszyscy tu się jarają. Ale się jarą, nie piłem nigdy wina mrożonego. Ja na też. Początku jak usłyszałem wino mrożone, myślałem, że to jest po prostu, nie wiem, wino, które... Z zamrażarki. Jest jakie dobre. 9,5%, więc czuć, że jest słabsze niż zwykłe wino. Ale naprawdę w szoku, tak jak smakuje jak sok winogronowy. A ono było drogie, ile ono kosztowało? Kosztowało 100 zł? 37 dolarów. A teraz masło. Naprawdę, masakra. Nie masło orzechowe, tylko masło klonowe, bo syrop klonowy, przypominamy, to jest specjalność kanadyjska, szczególnie w Quebecu. A czemu to jest chipsem? A czemu ja? O matko, to jest pyszne. Konsystencję ma dokładnie taką, jak czasem polewa na lody, jak ma się takiego włoskiego loda i się macza, wiesz, w takim czymś gęstym, tak. Takiej czekoladzie płynnej i to zastyga, nie? To jest dokładnie tak, jak na tym etapie zastygania. Ale wiesz co? To jest za słodkie dla mnie, wolę zwykłe masło orzechowe. O, a dla mnie nie. W ogóle fajne. Te wyroby klonowe, póki co mi to tylko smakowało w alkoholu, a samo syrop klonowy, jak był gdzieś polewany, to tak sobie, szczerze mówiąc. To tyle. Mamy namiot rozłożony dokładnie za nami, nie widać go. Rano wstajemy i wjeżdżamy, mam nadzieję, do rezerwatu rdzennych mieszkańców Kanady. Do zobaczenia jutro rano, a my kończymy jeszcze to winko.
Dobranoc. Dobranoc. No i super. Zaczęło padać. Myślę, że trzeba się zbierać. Najgorzej, że pada. Jak zwiniemy namiot w takim deszczu? Komary też nie dostały do środka, więc spoko. Następnego dnia chcemy wjechać do rezerwatu pierwszych narodów, który znajduje się na wyspie pomiędzy Kanadą a USA. Oficjalnie jest to jeszcze terytorium Kanady, chociaż w przeszłości nie było to tak jednoznaczne. Patrząc na mapę zarówno USA, jak i Kanady, można zauważyć obwódki wyznaczone niezależnie od granic poszczególnych stanów czy prowincji. Wygląda to trochę jak małe państwa w państwie. To właśnie rezerwaty. W USA jest ich ponad 300, a największy ma powierzchnię 70 tysięcy km kwadratowych. W Kanadzie natomiast rezerwatów jest około 3000, jednak są one zdecydowanie mniejsze. Niektóre z nich to zaledwie kilka kilometrów kwadratowych z paroma domami. Rdzenni w ramach rezerwatów mają przyznaną pewną autonomię. Co ciekawe, w trakcie pandemii wiele rezerwatów zamknęło się na obcych, tworząc checkpoint na wjeździe. Doprowadziło to do sytuacji, gdzie zarówno w USA, jak i Kanadzie przez pewien czas mieliśmy setki granic wewnętrznych. No i witamy już bezpośrednio na samej granicy. Widzicie tamtą bramę? To jest wjazd do rezerwatu, który po części znajduje się w Kanadzie i po części w USA. I chyba teraz jest dobry czas, żeby zapytać, czy nas tam wpuszczą w ogóle. Jak myślisz? Tak, musimy pójść zapytać. Podobno są dwie kolejki, ale ja bym się martwiła o auto, bo podpisując dokumenty, że wypożyczamy je, zobowiązaliśmy się, że nie wjedziemy do Stanów Zjednoczonych. Tak? Jest takie zobowiązanie? Tak, więc jakby to mnie bardziej stresuje, no bo to, że my byśmy przekroczyli, to co, deportowaliby nas, no to byśmy pojechali te 4 dni wcześniej do Europy. Hello. Hi. Excuse me, I'm not sure if I'm allowed to go to the Coromandel Island. Yes, you are, but you have to pay the toll, which is 375 Canadian. But are you sure? I'm from Poland, I'm not Canadian. Doesn't matter, everyone pays. You have to pay on the way here, going there, and on the way back. Okay, so it doesn't matter that I'm not allowed to go to the United States. I mean, I don't have a visa. It's... Yeah, it doesn't matter. Ah, that's fine, okay. Okay, so 375. Okay, cool. Jedziemy. Okej, okay, no i udało się wjechać. W sumie dziwię się trochę, że tyle jest sprzecznych opinii na ten temat, nie? Jedna osoba powiedziała, że nie, druga, że niby można. W tym wypożyczalni aut powiedzieli nam, że nie możemy wjechać, mimo że powinni się znać na tym zasadzie, bo to jest blisko Montrealu ta wyspa, więc absolutnie nie wiem, o co chodzi. Ale się nie znali. Powiedzieli nam sprzeczną informację, a jesteśmy tu i na razie poszło bez problemu. Tak, tylko nie możemy przejechać przez most i widać taki wielki most i to jest most do Stanów Zjednoczonych i blisko niego nie możemy się zbliżać, a poza tym możemy jeździć sobie po tej wyspie podobno, więc w sumie spoko. Mega się jaram, zobaczymy co tam jest. Tutaj są różne sklepy z jakimiś pamiątkami i tak dalej, i tak dalej. Najczęściej jak się wjeżdża do takich rezerwatów, bo my już byliśmy w kilku, ich jest mnóstwo w Kanadzie, to pierwsze co się widzi od razu to sklepy z papierosami, których w zasadzie nie możesz kupić, bo to są papierosy, które mogą kupić tylko rdzenni, ale wiadomo, że i tak ludzie to kupują nielegalnie. I do tego są też sklepy z marihuaną i różnymi tego typu rzeczami. A tutaj wydaje mi się, że jest zupełnie inaczej. Może dlatego, że jest blisko granica, więc nie można takich wałków od razu odwalać w takim miejscu i bardziej widać na pierwszy rzut oka jakieś pamiątki i takie rzeczy. I tu jest, co ciekawe, jakiś language center. Na wejściu wypisane są różne zwroty w lokalnym języku, więc wejdźmy do środka. Jesteśmy w centrum językowym tej społeczności. O, tu nikogo nie ma w ogóle. Tu jest kolejne pomieszczenie. Hello, is there anyone here? I w takich rezerwatach mieszkańcy, którzy są tutaj urodzeni, mają specjalne prawa, które przysługują na terenie tych rezerwatów. Chcemy się właśnie dowiedzieć od ludzi, którzy tutaj może pracują, jakie to są konkretnie prawa. W rezerwacie na wyspie Cornwall poznajemy młodych pracowników Centrum Kultury. Opowiedzą nam o licznych problemach, jakie spotykały mieszkańców rezerwatu znajdującego się po części w Kanadzie, a po części w USA. We've been here for tens of thousands of years, so we know that Okwezasne is broken up into several jurisdictions because of multiple countries purposely dividing our reservation up. Canada is, you know, 150 years old, yeah, and US right. is 250 years old. So okay. we've been here since all of that. I think that's a huge thing to understand is that Canada and US live on us. So to just to change your perspective of a little bit is that we're not within two countries, were our own sovereign territory that had two countries try to split us up. So that's why there's different jurisdictions. Just Akwesasne is Ontario, Quebec, and New York State.
And we've heard something, like for people living here on this island, they would have to cross the border control to go to Canada and the US. So we have to report, even just because I live in the States, but I work over here, I have to tell Canada every day that I am coming from home to work. So I basically go to Cornwall and come back to come to the island. And everyone has to do that every day. Założeniem podobnych ośrodków kultury jest m.in. popularyzowanie wiedzy na temat mowy przodków. Ze względu na program tzw. Residential Schools, o którym opowiadaliśmy w odcinku na temat Inuitów, wiele z rdzennych języków niemalże całkowicie wymarło. Obecnie stara się ratować to, co z nich pozostało. Right now we're in a revitalization period of making sure we don't lose our language. And out of your friends, let's say young people, mm-hmm. like, do they care much about their language or they just stick to English? Just about all of my friends went to Freedom School. So Freedom School is a just total Mohawk immersion school. It's a private school, but it's a school where there's just no English allowed, only Mohawk. Only really? Language. Wow. Yeah, okay. So there's a small population within our community that are Freedom School alumni, and they're all language teachers. They're teachers at the Freedom School now. They have, you know, fluent families for the most part, but there's not enough people there. It's a tiny, tiny school. Like, it's like you're paying tuition to send your children there, but you also have to educate yourself, so like your child can't speak fluently if you don't know anything. I could say for my generation, there's not a lot of want to learn it, if you know what I mean. Like the resources are here, but it's just a matter of the kids wanting to do it, because like, it's a lifetime of like learning. You literally grow up knowing that your language will either die or thrive in your lifetime, and it's up to you to decide that. Let's say you went to Europe, how would you introduce yourself? Would you say you're, I don't know, Native American or Canadian American? I'd probably say it just the way it is. I'm a Gunyagahaga, I'm a Mohawk. Yeah. Okay. From that side. The most okay. used term I would think is Native American, but I kind of just say Native. I just cut off the American because I'm not there or there, you know? Yeah, but true. Like I said, I lived on the American side. I was born in Canada on the Cornwall side. They're the nearest hospital. So everyone's kind of born in Canada or Cornwall. So when you were living here and you got sick, you had to go through passport control to go to the hospital? Yeah. Oh, really? And sometimes people will lose their life waiting in customs, trying to get to the hospital. There's been so many deaths in the community because border agents are there in the way, basically. And so even me trying to go see my sister at the hospital when she was having twins, they held us there for 2 hours. Like she said earlier, I think it's part of that label. It's the big misconception. When they give us the bad name, and it's kind of like one apple like ruins a whole bunch. So it's like we have to deal with that stigma. Wyjeżdżając z rezerwatu, kierujemy się w stronę prowincji Quebec. Mamy stamtąd lot powrotny do Europy, jednak chcemy jeszcze odwiedzić inny, niewielki rezerwat znajdujący się w miejscowości Oka. Około 30 lat temu miał tam miejsce kryzys wywołany próbą budowy pola golfowego na terytorium rdzennych mieszkańców. Skończyło się strzelaniną oraz interwencją wojska. Zobaczmy, jak dziś żyje to miejsce. Przepływamy teraz przez rzekę i za chwilę znajdziemy się w kolejnym rezerwacie pierwszych narodów. Ale oni nas tak wpakowali, że nie da się w ogóle przejść między tymi samochodami. Zobaczcie, jak wygląda to na zewnątrz. My mamy dobrze, jestem w stanie przejść, ale spójrz za mną, jak ustawili samochód. Myślę, że ja bym cisnął nogę, ale co bym nie przeszedł. A płyniemy w tamtą stronę, widać tylko kościół, krótka przeprawa i zaraz będziemy w Oka. Ej, od razu widać, kto jest turystą, a kto jest miejscowym. Wszyscy ci, co zostali w autach i nie wychodzą, to są stąd, a wszyscy, którzy tu przejazdem przepływają, to wyszli i rozglądają się i podziwiają panoramę, nie? Zauważyłeś? Tak, no. Ej, zjeżdżamy. Witamy po drugiej stronie rzeki. Oka. Wyjeżdżamy do rezerwatu i dawno czegoś takiego nie widziałem. Wszędzie jakieś ogłoszenia o jaraniu, zioło, papierosy, kasyna i tego typu rzeczy. I widać, że sporo ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają, gdzieś z jakichś dużych miast widocznie, nie wiem, i kręcą chyba dobry melanż. Ja mam wrażenie, że jest tylko to zioło i papierosy, albo jakiś melanż. Taka imprezowa ulica cała, nie? No tak, ale to jest jednak główna ulica. Jak się potem zjedzie w boczne uliczki rezerwatu, no to już są normalne, zwykłe domki. Rozejrzyjmy się bardziej po tym Oka, bo to wszystko ma tutaj bardzo ciekawą historię.
tutaj zaparkujemy. A się wszystko świeci, jak w jakiś nowy rok. Czego? Ej, chodź, zajarasz się tymi maszynami, jeszcze czegoś takiego nie widziałam, jest tak tematycznie. Naprawdę. Ej, co to jest w tych maszynach? Patrz, co można wylosować. Młynki do mielenia zioła. Co ty gadasz? Tak. Przed chwilą wbiliśmy do jednego z tych sklepów i zagadaliśmy sprzedawczynię i powiedziała nam wprost, że to wszystko tutaj jest de facto nielegalne, ale policja przymyka na to oko, bo nie chce, żeby powtórzyły się jakieś takie sytuacje, że będą nas spięcia między nimi a miejscowymi. I ta kobieta jakś absurdalnie to wyjaśniała, że co oni robią, żeby to... Tak? Że jak jest paczka papierosów, cały karton, karton no. To wystarczy, że otworzy się karton i wyjmie się tego jednego papierosa i to już jest otwarte, więc to jest na twój użytek. I policja nie ma prawa... Znaczy, może to sobie liczyć, niby ale się nie czepia wtedy, jak jest otwarte. Wystarczy, że jednego papierosa gdzieś tam wyjmiesz. Tak, a wiadomo, że te papierosy są dużo tańsze tutaj. Tak. Wszyscy tu przyjeżdżają z Montrealu czy z jakichś większych miast, żeby sobie to kupować. I do tego jeszcze słyszeliśmy taką absurdalną historię, że przyjeżdża tu też dużo młodych ludzi, żeby zajarać sobie blanty, bo też są tańsze i potem jadą autem pod wpływem po paleniu i policja czeka na nich na granicy rezerwatu, zabiera im kluczyki i po jakimś tam czasie, ileś godzin musi upłynąć, kiedy już są, no powiedzmy, mogą prowadzić i wtedy im te kluczyki oddają i udają, jakby nic i nie stało. I każe im tylko iść na piechotę do domu i to jest ich kara. Tak, więc całkowite takie przymykanie oka. Ja się zapytałem tej kobiety, że wow, że to w ogóle nie ma sensu, że to jest totalnie jakiś absurd. I się zapytałem, czy myśli, że ktokolwiek z nami tutaj pogada o tym przed kamerą. Powiedziała, że absolutnie nie. Że nie ma opcji, żeby ktokolwiek świecił ryjem w tym temacie. Więc nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek z nami tu porozmawia. Ale no, bardzo, bardzo ciekawy temat. Chwilę po tym, jak wyłączyłem kamerę, spotkaliśmy ziomka z Czech, z Ostrawy, który mówi trochę po polsku. I z tego, co zrozumiałem, to on chyba tu mieszka w tym rezerwacie? Hello. 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 Can I help you? Maybe you can recommend us something to... Siemanko, jak se masz? Siemanko. Co tam? Jak to trafiliście? Mieszkacie tutaj długo? Ja mieszkam tutaj 12 lat. 3 lata, 4 lata z kolosiema z Polski, a... Aha. They give me a good trip. I have a very good outdoor education, so I traveled for 20 years, I cooked for 22 years, you know what I mean? Uh-huh. And like, I tried to steal all the best recipes I can from the world, you know, the best fish and chips when I used to work. Uh-huh. Like, you know, like best barbacoa beef from Mexico, I used to have my homie Mexican, you know, chef. Uh-huh. And try like make the best street food, basically. I pyszne to jest. Uh-huh. Okej, okay, posiedzieliśmy sobie chyba z półtorej godziny, tam jest cała ekipa po prostu z Czech. Fajne ziomeczki. Posiedzielibyśmy dłużej, ale lecimy do Chin niedługo. Zaprosili nas na jaranie, my im powiedzieliśmy, że w ogóle musimy się trzymać z daleka od jakichkolwiek używek, no bo naszym kolejnym celem są Chiny, a tam nie ma żartów z tym, to znaczy, że czasami, no może zostać, wiadomo, może trochę przesadzamy, ale może zostać skontrolowany na różnego rodzaju używki, nawet jeśli korzystałeś z nich wcześniej gdzieś w kraju, gdzie jest to legalne, to możesz mieć kłopoty, a my chcemy do Chin podejść bardzo ostrożnie, nie mieszać lepiej się żadne skomplikowane tak. tematy, ani polityczne, ani nic. Nie chcemy też mieć kłopotów żadnych związanych Ale z tym, że ktoś stwierdzi, że jaraliśmy tak. czy coś. No bo ten dym też zostaje, nawet jak ktoś koło nas pali. Mimo, że większość rezerwatów, które odwiedziliśmy w Kanadzie, jest przepełniona sklepami z tanim tytoniem i marihuaną, to nie wszyscy mieszkańcy są zadowoleni z takiego wizerunku tych miejsc. It's all duty free, tax free, but there was actually like a war that happened in Akwesasne, because they didn't want gambling here, they didn't want cigarette factories here, they didn't want that negative image of the community. There was 5 things that they said to not touch within our culture. Like they said a black book, which was the Bible, a fiddle, which represented like music and guitars and stuff, because they said we would forget our own. And then there was a bag, they said a bag of decayed leg bones that represented witchcraft or root work, they call it. And the fourth one was a deck of playing cards, which is gambling. Because you're gonna lose everything. Yeah. And what's the last one? Drinking, alcohol. And the mind changers, they call them. Yeah, drugs or alcohol. Oh, I never heard about that. Interesting. And that's why there were like she mentioned the big fight we had here about the casinos and gambling. There was families standing off against their own family because one was for the casino bringing in money or whatever. Uh-huh. And then others is like, we don't do that.
But eventually the casinos stay here, right? Yeah. And it's for everyone or just for the natives? It's for everyone. Yeah. So you would say that basically that here the land claims are not settled, let's say. Yeah, they're not settled. Okay. Because they say it's directly with the queen because it was the queen who gave this piece of land and it's not with the claims and it causes problems with the files moving forward. So they just sit there instead of like actually moving forward. So a lot of these places, like people who are living here after, I don't know if you're aware of the crisis in 1990. Yes, Oka crisis. We are aware of the crisis and we heard about that. There was, it all started from some gold field, right? Right, that's right over there. Some people describe it as almost like a war, is it? Well, it got pretty intense. I was only 4 years old at the time, so I wasn't aware what was going on, but I know the history and from people's first-hand accounts of what they told me. But they stopped building the golf course, right? They stopped building the golf course, but there was an officer that died. He got shot right in the woods over there. Uh-huh. And that's kind of what set everything off, because nobody knows who shot the first shot, so they talk about that and like, was it, they were reacting, so they don't know who actually shot the officer, if he actually got hit by his own. Mm-hmm. And then from there they called in the army, and then it was the standoff for like months. Yeah, but still, like they started building the golf course, cause, but you said that the land claim is still like not settled, right? Not settled. And there, there's a lot of claims around here where people. So a lot of it is squatter rights. What do you think, like the indigenous people? What would they like to have here? Would they like to have like more autonomy and have a lot more of their land back? Because if you actually look on the map of Ganastagi, there's in the village of Oka, there's tiny squares that are actually part of the reserve. Yes, we saw this isolated. Why is it like this? Exactly, because it was deals that should have been done. The original lands go all the way up to the 640, to the highway. Does the type of situations like the Oka crisis, is it something common in Canada? Because there's lots of different reserves. And so, not to the extent of what happened, but a lot of the other reserve looked to the crisis. A lot of them adopted the warrior flag from that time. So a lot of times it's barricades, blocking train tracks, blocking highways, access to places, protesting, fuel lines, going through their ancestral lands without actually consulting and like not worrying about. During COVID times, I've heard that in some reserves they were like, here, yeah, here there was most of the shops were closed for the first 3 months, and they had checkpoints, and they were only letting residents in. And in general, here in the reserves, the people that are not native cannot live here at all. They can live here, but they can't own land. You can't buy a house. You can rent, and the same thing for them. They can't sell their houses outside to somebody outside. So their property is only valued to the people who are part of this band. You have to save the money and build the house yourself. There's no mortgages, there's no insurance, there's no stuff like that, you know? Wyjeżdżając z rezerwatu, czujemy się przytłoczeni. Mimo, że rząd kanadyjski stara się integrować społeczność rdzenną z resztą Kanadyjczyków, to cały czas można wyczuć tu pewne napięcie. Ludzie wydają się być nieufni wobec siebie, często uciekając w stereotypy. Próbą popularyzacji kultury rdzennych są tak zwane pałowy, na które wybraliśmy się miesiąc wcześniej. To festiwale tańca i śpiewu ściągające turystów z całego kraju. Chociaż widowisko na pierwszy rzut oka wygląda ciekawie, to jednak są to jedynie spektakle, po których każdy idzie swoją stronę, a mur między społecznościami dalej rośnie. No i koniec zabawy. Witamy ponownie w Montrealu, tym razem po raz ostatni. Mamy strasznego w ogóle farta, że miejscówka, w której się zatrzymujemy, ma miejsce parkingowe tuż pod samą chatą. Ale mamy też strasznego niefarta, bo ta miejscówka to jest taki domek dwupiętrowy i my mamy pokój na górze, więc będziemy musieli targać nasze wszystkie toboły na drugie piętro. Patrz na to. To jest kuchnia. Patrz, jest mokra zablokowana ta wyjście na schody przeciwpożarowe. Nikogo chyba tu nie ma. No, w sumie to mądre, no. Okay. Ja już nie mam baterii, więc... I co to jest? No właśnie, to ci chciałam pokazać tą kudeczkę. Tutaj mam kod 8, 2... I co? Próbowaliśmy otworzyć nasze drzwi, nie udało się, ale dotknęliśmy tylko kłódki drzwi sąsiada i nawet nie trzeba było wpisywać żadnego kodu, ona się jakby rozpadła i wyleciał klucz. No spróbuj, może to jest ten sam klucz, wiesz, zamki to mogą być gówniane. This subscriber cannot receive messages at this time. Goodbye.
Tu jest jakaś pleśń, podpisane room 3, room 2. Jezu, co za melina. Patrzcie, jak wygląda sufit. No i najgorsze, nie możemy dostać się do pokoju, ale mamy plan, to znaczy jest kuchnia, więc kimniemy się chyba na podłodze w kuchni i może jutro napiszemy właścicielowi, znaczy już mu napisaliśmy, ale dopiero pewnie jutro odczyta i może, no nie wiem, no, może nam załatwi. Znalazłam jakiś klucz na domu. Gdzie był ten klucz? Na czapce. Jak? No, randomowo wchodzi do tego, ale... Poczekaj, może trzeba przeciągnąć do siebie. No? Nie. Odezwała się do nas właścicielka i napisała nam, że jest coś takiego jak taki security box, czyli myślę, że to chyba to, i podała nam kod do niego i mamy sobie wyciągnąć klucz z tego. No, więc odkupiła swoje winy, już się nie gniewamy na nią. No. Coś ciknęło. Ciała. I to by było na tyle. Wnieśliśmy wszystkie bagaże, udało się to ogarnąć, jest prawie północ i czekają nas 3 dni szykowania się do lotu, dopinania ostatnich rzeczy na lapkach. Więc widzimy się za jakieś 2 dni, bo musimy się ogarnąć. Dobranoc. Elo, elo. Czego doprowadziliśmy? To jest jakaś patologia. Nie było nigdy tak źle jeszcze. Nie, mamy 2 plecaki, 2 wielkie torby, które wydaje mi się, że to jest więcej niż w plecaku. Może tak być. I do tego jeszcze... Mój bagaż podręczny jest jak jeden bagaż taki rejestrowany. Jest tak ciężki, że muszę go zważyć. I do tego jeszcze twój plecak. No dobra, to idziemy na lotnisko. Jakoś dotoczyliśmy się na lotnisko, zdaliśmy te bagaże. Mam nadzieję, że to już ostatni raz z taką ilością rzeczy w podróży. Nigdy więcej. Zwijamy się z Kanady. Będziemy dobrze wspominać ten kontynent północnoamerykański. W sumie, szczerze mówiąc, obawiałem się, że Kanada będzie zbyt podobna do Europy Zachodniej i że koniec końców nie uda nam się tu nic ciekawego nagrać. A myślę, że było wręcz przeciwnie. Tak, tylko trzeba bardziej się zagłębić, bardziej poszukać i wtedy się znajduje tematy. Dla mnie chyba takim największym plusem Kanady, jak tak sobie myślę, to jest to, że w sumie każdy tu znajdzie swoje miejsce. Jest tyle społeczności, tyle grup różnych, że jakby Kanada jest dla każdego. Tak czuję przynajmniej, że tak. My się odnaleźliśmy. Nie wiem jak z USA, bo jak wiecie, nie wjechaliśmy. Mamy nadzieję, że uda nam się kiedyś to zrobić. Planujemy w Polsce przejść się do ambasady i załatwić tą sprawę z wizą i myślę, że kiedyś wjedziemy. No a teraz się zwijamy. Tuż przed wyjazdem wysłaliśmy jeszcze pocztówki dla patronów naszego autorstwa. Z tyłu jest nasz autorski wiersz. Bardzo się wczuliśmy, pisząc go. I też odcinek z kodem QR. No i jak wrócimy do Polski, planujemy też spotkanie dla patronów. Jeszcze nie mamy żadnych szczegółów, ale myślę, że dogramy to właśnie jak będziemy w Europie. Do zobaczenia. Pa. Powrót do Europy jest dla nas de facto kolejną przesiadką. W czasie, kiedy publikujemy ten film, otrzymaliśmy już wizy do Chin, dokąd planujemy kolejną podróż. Nie możemy się już doczekać tego wyjazdu, który odbędzie się na przełomie października i listopada. Filmy powinny pojawić się na początku grudnia. Do zobaczenia.